O godzinie 18:20 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że zawaliła się część budynku przy ulicy Dzierżawnej 3 w Lublinie. Na miejsce w pierwszym rzucie skierowano 4 zastępy straży pożarnej. Po dojeździe na miejsce stwierdzono, że zawaleniu uległa część pustostanu budynku, który nie jest aktualnie użytkowany. W pierwszej kolejności ewakuowano osoby znajdujące się w budynku obok, który znajduje się bezpośrednio w strefie zagrożenia. Jeżeli budynek uszkodzony uległby dalszemu zniszczeniu, dalszej katastrofie budowlanej. Na miejsce ponadto skierowano zarządzanie kryzysowe Urzędu Miasta. Pracownicy zarządzania kryzysowego zapewnili lokale zastępcze dla osób ewakuowanych oraz transport do tych lokali. Na miejscu jest również policja. W tym momencie czekamy na specjalistyczny sprzęt z Chełma, gdzie funkcjonuje grupa poszukiwawczo-ratownicza, dokładnie geofony, którymi będzie sprawdzane to gruzowisko, czy nie znajdują się tam żywe osoby. Póki co wykonaliśmy czynności związane z organoleptycznym sprawdzeniem, czy wewnątrz nie znajduje się nikt. Nawoływaliśmy, wysłuchiwaliśmy, czy nie ma tam osób żywych. Nie usłyszeliśmy żadnej odpowiedzi, dlatego patrząc na bezpieczeństwo ratowników oraz na to, że jest to pustostan, czyli obiekt, w którym prawdopodobnie nikt się nie znajdował, czekamy na specjalistyczny sprzęt, ponieważ życie i zdrowie ratowników jest najważniejsze.